Dobry wieczór, Piotr Zychowicz, Historia Realna. Witam Państwa dzisiaj. Oczywiście kolejna debata historyczna. Gość dobrze Państwu znany, Arkadiusz Karbowiak. Witam serdecznie. Witam. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan po raz kolejny zaproszenie. Powiedziałem, że gość dobrze Państwu znany, ale temat nowy, którego nie poruszaliśmy jeszcze w naszym kanale, a my się wydaje, że jest to jeden z najbardziej... A, Wzbudzających emocje tematów historycznych w ostatnich latach, stoczą się o niego bardzo zażarte spory. Mam tu na myśli Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych i zatytułowaliśmy naszą debatę e, Kolaboranci czy Bohaterowie. A może okaże się, że jedno i drugie. E, więc e, zanim, ale, ale zanim proponuję, panie Arkadiuszu, pogadamy o samej brygadzie. Świętokrzyskiej, o tej epopei niesamowitej, tych losach tych żołnierzy pod koniec II wojny światowej, to proszę powiedzieć yy, widzom, którzy nie są, nie siedzą w tym temacie, yy, Narodowe Siły Zbrojne, skąd się wzięły, co to za formacja i czym różniły się od Armii Krajowej? Narodowe Siły Zbrojne to formacja, która powstała 20 września 1942 roku. Powstała ona z połączenia części Narodowej organizacji wojskowej, która nie chciała scalić się z armią krajową, bo część w roku 42 sierpniu się scaliła. Ona podlegała wpływom politycznym stronnictwa narodowego, owa Narodowa Organizacja Wojskowa, i drugim, że tak powiem, członem, który tworzył narodowe siły zbrojne, był związek jaszczurczy. A więc struktura powstała w październiku 1939 roku. Jej twórcami, animatorami byli przedwojenni działacze obozu narodowo-radykalnego ABC, czyli narodowi radykałowie działający przed wojną, wywodzący się właśnie z ONR-u. Ta struktura w takim kształcie, mówię o Narodowych Siłach Zbrojnych, przetrwała aż do y, kwietnia 1944 roku, i wtedy nastąpił kolejny, y, a w zasadzie zasadniczy rozłam. Y, ta część, która wywodziła się z NOW i podlegała wpływom SN-u, czyli NDC, scaliła się z Armią Krajową, a ta część, która. Podlegała wpływom ONR-u. To była znacząca, znacząca mniejszość w strukturach NSZ-u. Nie scaliła się z Armią Krajową i pozostała poza strukturami polskiego państwa podziemnego. I to właśnie ona tworzyła Brygadę Świętokrzyską. rany. No, trochę to jest skomplikowane, ale o. jakoś starałem się to w najprostszy <grym> sposób okay. wyjaśnić. Jest to bardzo skomplikowane. Rzeczywiście te. Ee... Kolejne fazy, jakie przechodziła przeobrażenia Narodowe Siły Zbrojne aż do Brygady Świętokrzyskiej, to jest dosyć skomplikowana i złożona rzecz. Ale wydaje mi się, że warto pogadać chwilę na temat tego no, sensu całej, całego problemu. Dlaczego Narodowe Siły Zbrojne nie scaliły się z Armią Krajową? Jakie były różnice między tymi dwoma formacjami? Ja, drodzy Państwo... Napisałem sporą część mojej książki Opcja Niemiecka. O, właśnie ona tak wygląda. Właśnie poświęciłem Narodowym Siłom Zbrojnym i Brygadzie Świętokrzyskiej, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. I żeby pokazać Państwu, na czym polegała ta różnica między dwoma formacjami, o których mówimy czyli z jednej strony Armia Krajowa, z drugiej strony Narodowe Siły Zbrojne, to pozwolę sobie Państwu przeczytać fragment, Opinii czy też artykułu, który pojawił się w piśmie właśnie Narodowych Sił Zbrojnych z 21 lipca 1944 roku: Z przerażeniem zaczynamy obserwować, pisali redaktorzy, stopniowe załamywanie się odporności wobec Rosji u całego szeregu czynników politycznych w kraju. Pomimo oczywistego ustosunkowania się Rosji, mówię tu o Związku Sowieckim, do narodu polskiego, pomimo Katynia, wywiezienia dwóch milionów Polaków z naszych kresów wschodnich, przesada, ale, ale tak, wywózki były, pomimo mordowania przez NKWD całych oddziałów AK walczących z Niemcami, nasze oficjalne czynniki w kraju, mowa właśnie o kierownictwie państwa podziemnego, obłudnie tłumaczą społeczeństwu, że Rosja to przecież nasz sprzymierzeniec, bo walczy z Niemcami. Społeczeństwo otumanione tkliwo patriotyczną propagandą i stekiem frazesów nie orientuje się zupełnie w sytuacji politycznej. 30 września 1944 roku pismo na Szańcu pisało, wbrew opinii całego narodu, wbrew jego najgłębszemu instynktowi, pchany jest żołnierz AK do współpracy z wrażą Moskwą. Eee, żołnierzowi polskiemu chce się narzucić rolę narzędzia politycznego w rękach Kremla. Myślę, że te fragmenty, które zamieściłem w opcji niemieckiej, doskonale Państwu pokazują, jaka, jaka była koncepcja Narodowych Sił Zbrojnych. Ja, drodzy Państwo, jak świetnie Państwo wiecie, czytając moje książki, akurat mam bardzo mi daleko jako konserwatyście do endecji, do obozu narodowego, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że E, uważam, że ta koncepcja Narodowych Sił Zbrojnych była znacznie no, bardziej słuszna i realistyczna niż Armia Krajowa. I w skrócie powiedzmy sobie tak. Armia Krajowa uznała e, Sowietów za sojuszników naszych sojuszników. Nie, Rozpoczyła... pierwsza pierw uznała za sojusznika jak został podpisany pakt Stalin-Sikorski. Potem uznała po zerwaniu stosunków w 1943 na skutek pojawienia się sprawy Katynia za sojusznika naszych sojuszników, a narodowe siły zbrojne od początku uznały Związek Sowiecki za wroga. Początkowo tym głównym wrogiem byli Niemcy. I Związek Sowiecki od 1943 roku traktowano te dwa podmioty równoważnie, a potem już po rozłamie, o którym mówiłem w 1944 roku, który nastąpił, już ta część związana z dawnymi środowiskami, z dawnymi środowiskami ONR-owskimi, ewidentnie przestawiła zwrotnicę i głównym wrogiem był Związek Sowiecki od momentu, kiedy wydawało się oczywiste, że będzie okupował Polskę, a Niemcy, ponieważ przegrywały, i w zasadzie było jasne, że tą wojnę. Nie są w stanie wygrać, są tym wrogiem, że tak powiem, mniej niebezpiecznym, no bo on już przegrał wojnę i de facto Polskę opuści. Tak, no to, to, to było logiczne w tym sensie, że po co marnotrawić siły, prawda, wychodzili je owcy czy kierownictwo Narodowych Sił Zbrojnych z takiego założenia, z, na walkę z okupantem, który opuszcza, jest ewidentnie, przegrywa wojnę, prawda, co po Stalingradzie, po bitwie na Łuku Kurskim w 1943 roku było jasne. Niemcy prędzej czy później zostaną pobici, odpłyną z Polski, wycofają się, no ale w ich miejsce przyjdą, przyjdzie Armia Czerwona, przyjdą bolszewicy, przyjdą Sowieci. I teraz cała różnica, moim zdaniem, Zdaniem, między myślą polityczną Narodowych Sił Zbrojnych a Armii Krajowej sprowadza się właśnie do tego, i to jest zasadnicza. Kwestia sporu, w jakim charakterze ci Sowieci do nas tutaj przychodzą. I teraz niestety kierownictwo Armii Krajowej wykazywało się, no wręcz, nieprawdopodobną naiwnością polityczną, wiarą w to, że no właśnie przez to, że jesteśmy mamy wspólnych sojuszników, czyli e, Brytyjczyków i Amerykanów, no to oni tutaj przychodzą w jakimś charakterze, no że będzie można z nimi, powiedzmy, osiągnąć jakiś kompromis. Stąd e, obłędny kompletnie plan akcji burza która, przypomnijmy, polegała na tym, że dowództwo Armii Krajowej rozkazało wszystkim oddziałom, które, na które e, stały na drodze nacierającej Armii Czerwonej e, zajmującej Polskę, e, ujawniać się, Pomagać wkraczającym bolszewikom w zdobywaniu Polski w walkach z Niemcami. I mimo tego, że właśnie Narodowe Siły Zbrojne i inni rozsądni ludzie mówili, że to się skończy rzezią, rozbrojeniem, zniszczeniem Armii Krajowej, no to niestety tym bolszewikom pomagano. A Narodowe Siły Zbrojne od początku mówiły, nie, to jest bez sensu, prawda? To znaczy, trzeba, wchodzi nowy wróg, rozpoczyna się nowa okupacja. E, I dodajmy jeszcze to takie hasło, zanim. Hitler runie, śmierć nim Hit komunie. Nim, nim prawda? Hitler runie, śmierć komunie. Tak, i oni, jak rozumiem, w ramach tego zwalczali partyzantkę sowiecką e, działającą na terenie i komunistyczną na terenie generalnego gubernatorstwa. Tak, bo e, ten stosunek do Sowietów był warunkowany także stosunkiem do komunistów, czyli Sowiety były głównym wrogiem. I tutaj to zaklinanie rzeczywistości przez Armię Krajową i przez rząd Polski na uchodźstwie, a w każdym razie znaczącą jego część, było przez NZtowców traktowane i oceniane bardzo krytycznie, ponieważ oni rozumieli, że fakt pozytywnego ustosunkowania się do Związku Sowieckiego nie będzie miał żadnego znaczenia w kontekście ewentualnego odbudowania polskiej niepodległości no bo Związek Sowiecki pozostanie wrogiem, a Brytyjczycy i Amerykanie nie są w stanie. Pomóc Polsce w odbudowaniu owej, owej niepodległej struktury państwowej. Ale wracając do komunistów, oczywiście, oddziały Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie, głównie i na Kieletczyźnie, bo w innych miejscach już niekoniecznie, ścierały się ostro i zdecydowanie z partyzantką sowiecką i z oddziałami Gwardii i Armii Ludowej. Armii i Gwardię Ludową traktowano jako sowieckie jaczejki, które tutaj rozpoczęły działalność, które mają zadanie, podobnie jak i zresztą sowieckie grupy dywersyjne, rozpracowywanie podziemia. A w momencie wejścia i wkroczenia tutaj na terytorium Polski oddziałów Armii Czerwonej i NKWD, no przekazania stosownych informacji odnośnie tego, kto z tym podziemiem był związany, tak aby można było no, dokonać czyścić tych tak ludzi. Tak, I to, i to, i to, i to dodajmy. Defincji. Bardzo słuszna była to, to, te przewidywania, bo rzeczywiście, przecież ta cała sowiecka partyzantka, szumnie nazywana partyzantką, bardzo często to były takie jakieś grupy półrabunkowe, prawda? Plus te wszystkie jaczejki komunistyczne działające, armia Ludowa, Gwardia Ludowa, PPR, i tak dalej, i tak dalej. No, w zasadzie nie chodziło o walkę z Niemcami. Bo armia czerwona miała to zrobić skutecznie przy pomocy czołgów, samolotów, ciężkiej artylerii, tylko chodziło o przygotowanie gruntu pod sowietyzację Polski. I teraz. E Narodowe siły zbrojne tępiły komunę i uważam, że słusznie. Natomiast armia Krajowa no, starała się jak ognia unikać przynajmniej tutaj w centralnej Polsce, bo inaczej to wyglądało na Wilężczyźnie. Kiedyś możemy o tym zrobić osobną dyskusję. I ja odwołam się do przykładu nietypowego, mianowicie ta przecież ta historia przeniknęła do kultury masowej, mianowicie jest ten oglądał pan film Smarzowskiego Róża. No po prostu genialny. Tak na marginesie uważam, że, 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 że film no, co najmniej równie dobry jak Wołyń. Uważam, że, że jeden z lepszych w ogóle filmów. Niesamowity po prostu film. I, i przecież tam jest taka scena, która no, jest bardzo interesująca i, i, i świetnie pokazuje to, o czym mówiliśmy. Głównym bohaterem jest Akowiec, no, który oczywiście e, ma problemy, bo boi się, że zostanie, przecież dzieje się zaraz po wojnie, dodajmy. On się boi, że zostanie aresztowany w, w Warszawie przez organa ścigania komunistyczne i na te Mazury m, przybywa z e, rozpocząć, powiedzmy, nowe życie. No i jakoś tam mu się udaje urządzić. To jest taki dziki zachód, prawda, Podaje mu się uciec e, po cichu tam gdzieś przycupnąć e, na wsi. No i nagle w knajpie Spotyka e, Ubeka, który został właśnie świeżo mianowanym e, szefem miejscowego, e, miejscowego posterunku Urzędu Bezpieczeństwa. I on podchodzi do niego: Pamiętasz mnie? Wtedy Bannonscen mówi: No nie, nie bardzo, a ten Ubek mówi: No jak to nie? Czy spotkaliśmy się kiedyś w lesie, jak nasze dowództwa Armii Ludowej i Armii Krajowej prowadziły ze sobą jakieś tam rozmowy o ewentualnej współpracy? I następna jest cięcie, i w następnej scenie nasz bohater jest aresztowany przez to UB, bity, katowany, wybijają mu oko. No, po prostu dramatyczna sytuacja, bo go rozpoznał ten skur... Z armii ludowej, z którym on rozmawiał w lesie. Gdyby armia krajowa miała takie podejście jak narodowe siły zbrojne, to wówczas ten facet nie mógłby go po wojnie rozpoznać w knajpie, bo znajdowałby się, jak mówią Anglosasi, sześć stóp pod ziemią. Nie no, na pewno skala jak gdyby infiltracji polskiego podziemia byłaby mniejsza, no bo też ci, którzy do, dotrwaliby do momentu rozpoczęcia sowieckiej okupacji, stanowiliby znacząco mniejszą część niż to miało miejsce w rzeczywistości. No co, bierzemy się byka za rogi chyba, nie? Bo z, z, gadaliśmy, rozmawialiśmy sobie, Panie Arkadiuszu, o Narodowych Siłach Zbrojnych, o koncepcji. No o tle, le, jakiś wstęp zrobić. Tak, to. o tle tego, o czym będziemy rozmawiali. I przedstawmy teraz może główną bohaterkę, jeżeli tak mogę powiedzieć, naszego, naszej dzisiejszej debaty. Formację, która rzeczywiście no, wzbudza bardzo namiętne emocje i debaty na łamach prasy, szczególnie ostatnio. Mam na myśli oczywiście brygadę świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, formację partyzancką, która powstaje w lasach kielestczyzny w sierpniu 1944 roku. E, parę słów, Panie Rekadiuszu, jaka jest liczebność tej grupy, e, jaka jest w ogóle koncepcja pomysł, po co taka koncentracja, po co stworzenie takiego dużego, jakże e, powiedzieć, super oddziału partyzanckiego? No, to było w ogóle zgodne z koncepcjami dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, które były gdzieś tam kształtowane jeszcze w roku 1943. Myślano o utworzeniu trzech takich dużych grup operacyjnych, które będą się przemieszczać na tereny zachodniej Polski. Myślano o tym, aby w sytuacji załamania się wojsk niemieckich te grupy mogły objąć obszary terytorialne, co do których środowiska narodowe i także narodowe radykalne wysuwały pewne roszczenia. To były obszary, które przed rokiem 1939 znajdowały się w przestrzeni struktury Rzeszy Niemieckiej, a więc chodziło o Pomorze Śląsk. i w roku 1944 po tym rozłamie, o którym wspominałem, Rada Polityczna NSZ podjęła decyzję o stworzeniu dużego związku taktycznego, operacyjnego właśnie pod nazwą Brygada Świętokrzyska. Ta formacja powstała 11 sierpnia 1944 roku. Była złożona z dwóch pułków. 204 i 202. Ilu to jest ludzi? Ilu było ludzi w, w sumie jak wychodzili z Polski w styczniu 1945 roku, to wychodziło 822 partyzantów. No to, to jest molo. Dlatego powiedziałem super oddział, no bo normalny oddział partyzancki musi być mały, zwinny. No ta brygada się składała z wielu, ludzi, oddziałów, no to jest... wielu oddziałów partyzanckich. One się zlały, zlały w jedną, taką jedną całość w tych dwóch półkach w zasadzie, tak? Bo to były i te oddziały, które działały na kieleczyźnie i Zawisły przyszły z Lubelszczyzny oddziały m.in. właśnie e, pod dowództwem majora Leonarda Zub Zdanowicza i kapitana Adama Figuropodchorskiego Stepa. Tak, i teraz, teraz, teraz dochodzimy do tego, co jest najbardziej interesujące i co wzbudza dzisiaj największe spory. No, mianowicie przychodzi styczeń 1945 roku. Armia Czerwona z rusza z kopyta, rozpoczyna się wielka ofensywa zimowa, czego no, nie spodziewano się myślano, że oni ruszą pewnie wiosną, no i jak rozumiem, nagle tych e, kilkuset, prawie tysiąc ludzi, którzy siedzą w tym lesie, znajduje się w sytuacji e, no, de facto ściganego zwierzęcia. Tak? To znaczy, jeżeli e, wiemy doskonale, że te walki między komunistami a narodowymi siłami zbrojnymi, które były toczone. W trakcie okupacji, no powodują to, że gdyby oddziały Armii Czerwonej ogarnęły i e, ta brygada znaleźć wszystko znalazła by się na terytoriach opanowanych przez Sowietów, no to chyba pewnie połowa by dostała czapę, no, reszta, by, tak, reszta by poszła do Łagrów. No i e, w takiej sytuacji dramatycznej, kiedy de facto tym wszystkim tysiącu ludziom grozi e, śmierć, dowództwo brygady decyduje się na e, zawarcie. No i właśnie tutaj. Chciałbym poznać pańską opinię czego układu, paktu, e, taktycznego porozumienia, bo często zwolennicy, ci gloryfikatorzy narodowych sił zbrojnych, tacy mówią porozumienie tak, ale taktyczne, prawda, żeby to osłabić w jakiś sposób. No ale co, de facto następuje jakiś układ polsko-niemiecki o wspólnym wycofaniu się na, e, na zachód, ucieczce przed bolszewikami, i tu jest też bardzo ważny język, bo często się mówi e, ja to mi się strasznie śmieszy, bo często właśnie mogę przeczytać w gazetach, że oni nie szli razem z Niemcami, tylko obok Niemców. No, czy rzeczywiście dało się w styczniu 45. iść obok Niemców no, na zachód? Nim, nim przejdziemy do stycznia 45. trzeba poczynić pewne takie uściślenia, zastrze zastrzeżenia. E po pierwsze e Brygada Świętokrzyska stacjonując od owego sierpnia do stycznia na terenie Kieletczyzny Wchodziła w kontakt bojowy, bardzo rzadki z własnej inicjatywy, trochę częstszy z inicjatywy niemieckiej bo były to po prostu starcia przypadkowe z siłami, właśnie niemieckimi policyjnymi, kolaboracyjnymi, itd. itd. Walczyła głównie i zwalczała sowieckie grupy dasantowe i siły komunistyczne. Ale także posiadała czy, jak gdyby struktury, które nadzorowały brygadę, które jak gdyby załatwiały sprawy kontrwywiadowcze związane z brygadą. Miały bardzo dobre relacje z Niemcami, które są datowane od 1943 roku. No, to są relacje konkretnie z Gestaporadą, tak? Z Gestaporadą, tak, ale Gostomski, szef oddziału II Centralnej Służby Wywiadu, miał kontakty także z Abwerą, a więc te, te, ta przestrzeń jak gdyby, tych kontaktów była szeroka. NZZ-owcy je nawiązali na płaszczyźnie antykomunistycznej. E, wymieniano się po prostu informacjami pomiędzy, pomiędzy właśnie Gestapo a, a NSZ, te informacje były wymieniane. Przekazywano sobie różnego rodzaju dane. E, no taką figurą, być może o której jeszcze będzie czas porozmawiać, był kapitan Tom nieznanej niestety zmieniaj nazwiska do dziś e, oficer. Się, najczęściej się mówi, że on był Jura, prawda? <coughs> tak, Herbert, Jura, Herbert ale, Jura, ale że tak powiem nie ma w ogóle żadnego potwierdzenia, że on tak naprawdę miał na nazwisku. Zresztą on się posługiwał chyba siedmioma czy ośmioma wersjami. U, uciśnijmy, na żeby się nasi widzowie nie zgubili. I Jura jest tajemniczym oficerem, który jest e, łącznikiem między dowództwem Brygady o, o, Świętokrzyskiej a Gestapo w Radomiu. Tak, bo on miał kontakty z dowódcą oddziałem Sosna od 43 roku. Nawiązał kontakty z SS-Hauptstadtfirarem, Paulem Fuchsem z y, czwartego wydziału y, 4N, 4A, czyli zwalczanie ruchu oporu i y, y, prowadzenie agentury. Radomskiego KDS-u, czyli komendantur der zip czyli tej struktury, która stanowiła Policję i Służbę Bezpieczeństwa w Radomiu. I ten oficer właśnie nawiązywał kontakt i z Tomem, i z Otmarem Wawszkowiczem i wieloma innymi znanymi osobistościami z przestrzeni polskiego państwa podziemnego. Czyli może powiedzieć, że jakieś kontakty były i w momencie, kiedy właśnie o czym mówiliśmy, brygada w styczniu 1945 roku. Stanęła przed problemem, co robić, no to już miała jakieś kontakty z ekspertami. Ale z pewnością niebcami, te kontakty pozwoliły... pozwoliły na rozwinięcie dalszej współpracy już po styczniu 1945. Bo, żeby tak duży związek taktyczny, jednak mhm. prawie tysiąc osób, mógł przejść swobodnie za linią frontu i przemieszczać się za tą linią frontu, no to z pewnością wysoko postawione czynniki polityczne w Trzeciej Rzeszy musiały podjąć takową decyzję. I co do tego, że tak było, nie ma wątpliwości. Tym bardziej, że jedną z osób współpracującą z dowództwem brygady był ss Obersturmbannführer Ludwig Wolf, funkcjonariusz SS-Hauptamtu, czyli głównego urzędu SS. To była ta struktura, która zajmowała się między innymi naborem do, do, do Waffen-SS. O Ochotników cudzoziemskich. On między innymi miał kontakt z dowództwem brygady i myślę, że był jedną z tych osób, która jak gdyby nadzorowała na tym dość wysokim szczeblu przemarsz, przemarsz brygady przez Niemcy. Do, przez Polskę, potem przez znaczy Czech. Przez, yy... przez III Rzeszę, do Sudetenlandu, tak. a więc niby dalej do jeszcze, Czech a potem Himmler. do Protektoratu O czym Czech zaraz Himmler. będziemy rozmawiali. Tak, rzeczywiście to jest ten moment, kiedy Himmler, to widać w różnych różnych opracowaniach anglosaskich szczególnie, które zajmują się tą problematyką e, i w dokumentach niemieckich, że pod koniec wojny już kompletnej desperacji Himmler, który do tej pory stał na czele tego najbardziej czarnego betonu, prawda, który mówił, że tych Słowian i innych tam, Trzeba trzymać pod butem, no to rzeczywiście zaczyna desperacko szukać teraz jakichś kart, które można by rzucić w ostatniej chwili na stół. Jedną z nich jest karta rosyjska, no bo w końcu to pod auspicjami w końcu yy, Himmlera udaje się wreszcie Własowowi stworzyć jakieś struktury. Pamięta pan, że to spotkanie jednego dnia. Yy, Komitetu o Zgromadzeniu Narodowym. Tak, tak, tak ale na narodu myśli własow kiedy. A, 16 yy, grudnia 1944. Tak, ale kilka tygodni wcześniej Własow publicznie nazywa, no, przepraszam, Himmler-Własowa yy, świnią, prawda? Prawda, którego chce tu jakiś Wehrmacht wymyśla jakieś bzdury o rosyjskiej armii, a potem ten sam Himmler, jak ma nóż na garle, z tym włosowym musi się spotkać i, e, i, z, nim, i z nim negocjować. Także rzeczywiście oni starają się również zagrać kartą polską, mam na myśli tonącą trzecią Rzeszę. E, starają się no, na bazie tej Narodowych Sił Zbrojnych, tej Brygady Świętokrzyskiej być może marzą o stworzeniu jakiejś... E, znaczy, chcieli e, przekształcić te, ten formacji. oddział w jednostkę wojskową, która byłaby w stanie podjąć walkę na froncie wschodnim. Taki jest. O, I taki o, epizod nawet jeden miał miejsce, że jedna z kompanii e, brygady wzięła udział w walkach z oddziałami Armii Czerwonej wspólnie z Wehrmachtem, ale to była dosłownie ta, epizodyczna ta, ta. sytuacja. To, to było opisane w, takich, w takiej relacji Stefana Władyki-Lecha. To był taki no, żołnierz, który był szefem Takiego patrolu, prawda? I rzeczywiście jest e, też taki mit o tym, że Brygada Świętokrzyska, e, jakby. E, to znaczy, to nie jest mit, to jest też to, dużo jestem tym prawdę. Ona się e, na te ustawiczne prośby Niemców, żeby w trakcie tego odwrotu, e, kiedy to Brygada Świętokrzyska taka, razem z Niemcami wycofywała się na zachód, żeby stanęła w pewnym momencie, chociaż część tej brygady i część, na froncie wschodnim. Zaczęła no, bronić się i strzelać do Sowietów. No to brygada rzeczywiście odmawiała, ale nie jest też prawdą ten mit, że w ogóle nigdy nie doszło do tego, bo rzeczywiście z tego dziennika Lecha wy, 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 jest tam opisana taka sytuacja, w której ten patrol Brygady Świętokrzyskiej. Jest, e, walczy właśnie z jakimiś tam nacierającymi Sowietami. I nawet taka ciekawa historia, że jedna obsada karabinu maszynowego razem z karabinem maszynowym polskim została przydzielona do oddziału Wehrmachtu, który miał zbyt małą siłę ognia i gdzieś tam postrzelali do tych bolszewików. Ale powiedzmy szczerze tak, no to, że to był, to był epizod. Jeszcze tam była raz taka historia, że podobno dwie kompanie brygady jakiegoś mostu na Odrze z jedną kompanią Wehrmachtu broniły. Ale rzeczywiście udawało się wydaje się że poza tymi dwoma epizodami oficerom kadrze oficerskiej brygady nie angażować się w walki z Sowietami tylko ratować ludzi. No nie chcieli e... dotrzeć do polskich sił zbrojnych na zachodzie. No więc... tak, o tym nie mówiliśmy, jaki jest motyw. To znaczy jak rozumiem, no to oni zdają sobie z tego sprawę, że w momencie w którym no że wszyscy właściwie są skazani na śmierć, tak? Tak. I wszyscy ich podlegli im żołnierze. Widzą co się dzieje no, z armią krajową, która lekkomyślnie ujawnia się przed Sowietami w ramach akcji burza? Widzą, że armia krajowa jest spacyfikowana, no co dopiero się stanie z nsz prawda? Zostaną, brygada zostanie e, przetrzebiona, zgładzona przez Sowietów. No i ja widzę właśnie, bo przecież o tym toczy się ta dyskusja, znaczy, jak jest motyw, prawda? I jak rozumiem tacy zdecydowani krytycy Brygady Świętokrzyskiej, bardzo często artykuły na ten temat pojawiają się chociażby w Gazecie Wyborczej, prawda, na ten temat, no to mówią, że tutaj Brygada Świętokrzyska porozumiała się z Niemcami i wspólnie z nimi wycofywała się na zachód z powodu bliskości ideologicznej z narodowym socjalizmem, z tego, że ci nasi narodowi radykałowie no, czuli, że ci hitlerowcy to jest jakaś jacyś ich... No właśnie, pobratymcy polityczni. Natomiast ja osobiście uważam i tak wydaje mi się, że taki wypływa wniosek z tego, tych dokumentów, które są, że oczywiście Brygada Świętokrzyska nie była święta, ale. Motywy, jakimi kierowali się oficerowie, kiedy ten pakt zawarli z Niemcami o wycofaniu wspólnym, no to była po prostu zwykła chęć ratowania życia ratowania siebie, ratowania tych chłopaków, którzy byli w tych oddziałach, i Oni... no, współpraca to znaczy zarzucanie, jak gdyby dowództwo brygady, że ponieważ wywodziło się ze środowisk ONR-owskich, choć byli to oczywiście bardziej lubni zawodowi żołnierze, albo oficerowie, przepraszam, oficerowie zawodowi, albo oficerowie rezerwy. Jakichś koligacji ideowych z narodowym socjalizmem, to są już kompletne konfabulacje, nie, nie, nie mające żadnego potwierdzenia w moim przekonaniu. Natomiast właśnie to, co Pan był uprzejmy powiedzieć, no, głównym celem było uratowanie ludzi, dotarcie do polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Eee, czy ocalenie ludzi idą z, jak gdyby tym tropem, Tak, idąc tym tropem myślenia, no to, że na Nowogroczyźnie nie wiem, kapitan Józef Świda Lech zawarł pakt z funkcjonariuszami SD i współpracował z Niemcami przez jakiś okres czasu, przecież to nie był, że tak powiem, objaw jego bliskości ideologicznej z narodowym socjalizmem, tylko no, pewna konieczność wynikająca z tamtejszej rzeczywistości, a więc walki, którą polskie formacje partyzanckie prowadziły z partyzantką sowiecką, to zrobił również przecież porucznik Adolf Pilch, Adolf Pilch tak. Góra Dolina. Góra, Dolina. I, I takich przypadków by można było zresztą wskazać więcej, choćby kontrwywiad Armii Krajowej w Wilnie, Słynno, tak. z, z Abwerą, także... Dodajmy do, do też, że kilka oddziałów z Wileńszczyzny również brało broń od Niemców, tak. prawda? No bo z tego prostego powodu, że na Wileńszczyźnie akurat... Głównym wrogiem e, głównym była głównym sowiecka wrogiem Sowieci, tak, tak, no i, i, i nie było stać oczywiście tych oddziałów na wojnę na dwa fronty. E, ci dowódcy mieli więcej oleju w głowie, że tak mogę powiedzieć, niż Józef Beck i inni ludzie, którzy wprowadzili Polskę w 1939 roku na dwa fronty i oni musieli wybrać ponieważ Sowieci byli dużo groźniejsi na tych terenach, porozumieli się z nimi. Takich paktów zostało, ja sam wiem chyba o pięciu czy sześciu oddziałach na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, które brały broń od Niemców i właśnie udawały, obie strony się mijały, prawda, neutralnie ze sobą. I rzeczywiście, ja wiem do czego pan zmierza, to znaczy nie można powiedzieć, że e, jeżeli, e, nie wiem oddział AK z Nowogródczyzny czy Wileńszczyzny zawiera pakt z Niemcami o nieagresji. No to z powodów pragmatycznych, a jak Brygada Świętokrzyska, to na pewno z powodów ideologicznych, prawda? No, dowodów na to nie ma. Jest taka słynna anegdota, kiedy to właśnie po raz kolejny oficerowie niemieccy nalegają na oficerów Brygady, żeby stanęli, walczyli razem, ramię w ramię przeciwko bolszewikom, i ten słomiany przez pana podpułkownik Zub tak patrzy i mówi. Nie myślcie sobie, panowie, że Brygada Świętokrzyska będzie Józefem Poniatowskim III Rzeszy. Tak, ale. W... Nie będziemy skakać do l w... za was. Ale w styczniu 45 roku, w trakcie wycofywania się, strona niemiecka zaproponowała dowództwu brygady. Możliwość przeszkolenia kilkudziesięciu żołnierzy i oficerów celem zrzucenia ich z niemieckich samolotów do Polski. Tak, panie już ja proponuję o skoczkach spadochronowych z NZ-u za chwilę pogadamy, Dobra. tylko jeszcze powiedzmy sobie, jak wyglądał ten marsz. No bo to ten marsz jest najciekawszy. To znaczy. No marsz wyglądał e... przez opolszczyznę, tak, żeśmy wspomnieli, ten moją zresztą rodzinną, tam jest taka miejscowość Krapkowica, a więc przez tą miejscowość Krapkowice, oddziały NSZ-u się mhm. przemieszczały. Przez konkretnie przechodziły przez most na mm, odmęcie, który dzisiaj stanowi dzielnicę tego miasta. Potem e, przechodząc przez Rzeszę, a więc przez Śląsk, dotarły do Sudetenlandu, a więc tej części, która została anektowana w 1938 i włączona do Rzeszy e, od Czechosłowacji po układzie monachijskim i stamtąd zostali przetransportowani do protektoratu Rzeszy dla Czech i Moraw z polskim oddziałem cały czas przemieszczali się, przemieszczała się grupa, która dokonywała. Zakupu e, żywności. Grupa Niemców, oficerów łącznikowych plus tacy. Oficerowie łącznikowi plus taka do 15 żołnierzy, no, którzy załatwiali wszystkie sprawunki za e, brygadę, a więc załatwiali ekwipunek, możliwość przemieszczania się spanie. No przecież ci ludzie wchodzili w przestrzeń. W, w której no, musieli mieć bezpośrednie kontakty z różnego rodzaju strukturami administracyjnymi, policyjnymi. Ktoś to musiał załatwiać, przecież te struktury przecież też nie miały pojęcia, że tu się nagle polski oddział pojawi. No i właśnie ci oficerowie, łącznikowi, ta, ta, ta grupa obsługująca jak gdyby brygadę, no, miała za zadanie kwater no, załatwić yy. jak gdyby taki spokojny e, przemarsz. Tak, do, w, w połowie że... marca, tylko hmm. dokończę. Y, ona się, brygada została przemieszczona na poligon w Rostani i tam e, rozpoczął się proces intensywnego ćwiczenia co w moim przekonaniu wskazuje na to że jednak ta kwestia odmowy chyba nie mogła być tak dość zdecydowanie sformułowana, że jednak na tym poligonie Niemcy ćwiczyli tą brygadę, mając nadzieję, że ona jednak weźmie udział w, w jakichś tam walkach no na Niemcy oczywiście mieli nadzieję, no nie robili, jakiś tym interes mieli, prawda? Tak, Ale warto tak. powiedzieć tak, czyli byli oficerowie, łącznikowi przy brygadzie Niemieccy, tak. Niemcy załatwiali wszystkie sprawy, jak furaż, jedzenie. Tak. Nie powiedział Pan o tym, że ranni z brygady świętokrzyskiej Mogli się do Nazaretów w tak. Mahtów. W Opolu na przykład jeden z. W pańskim rodzinnym miastem. Tak jest. Leżał tam właśnie żołnierz porucznik. Senkowski, chyba z tego co pamiętam właśnie coś tam z nogą się stało i był tam leczony. Tak, podczas Jeden szkoleń pespitali. o których Pan mówił na terenie Protektoratu Czech i Mora, gdzie podoficerowie niemieckiej armii ćwiczyli e, Brygadę Świętokrzyską i szkolili o, Brygada Świętokrzyska była na, na żołdzie normalnym, tak. prawda Wehrmachtu, miała racje żywnościowe i tak, tak dalej, więc. i tak dalej, i tak no, dalej. No mogli chodzić do kin do teatrów tam, e, gdzie w tych miejscowościach do kościołów, co do podobno wyglądało śmiesznie, tak, 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 e, bo są tak. świetne wspomnienia jak właśnie Brygada ze na Śpiewając polskie patriotyczne pieśni, tam sobie gdzieś tam maszeruje w niedzielę e, do kościoła, zdejmuje czapki, i Czesi po prostu e, patrzą w ogóle, co to za wojsko, co to za ludzie. E, no więc e, wydaje mi się, że oczywiście te wszystkie fakty świadczą o tym, że e, ta współpraca z Niemcami była, była bliska. I teraz już y, powiedzmy właśnie o tych skoczkach krótko-spadochronowych. Y, zostają, no właśnie, zrzuceni y, kilkudziesięciu żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Część idzie na piechotę, część zostaje z y, samolot, samolotów, skacze dookupowane już przez Sowietów Polski. Niemcy ich zrzucają. Y, no jako co? Jako. Y, Dywersantów, tak. szpiegów. Tak, jako dywersantów. To znaczy w ogóle całą operację nadzorowały dwie instytucje. Ta zasadnicza, czyli Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy RSK, Szósty Wydział, a więc Wywiad Zagraniczny SD. On jak gdyby sprawował pieczę nad tego rodzaju operacjami. Zresztą nie tylko Polaków desantowano, ale także Ukraińców, Litwinów, Łotyszy, Estończyków. W każdym razie ta struktura przejęła odpowiedzialność za szkolenie. Potem fakt 202, kapitana Wicela, to była taka jednostka rozpoznania frontowego, oddział rozpoznania frontowego, dokładnie tak to się nazywało. Zapewniał całą operację przerzutową. Oni mieli radiostację? E, i tak, i radi tak, tak, no, tak, no, tak, tak. Oni posiadali radiostację. Cztery grupy były zrzucone, 29 osób od tak. połowy lutego, aż do końca kwietnia. Te grupy tak. były zrzucane. A, a, a poszło chyba na piechotę 45, ale tam w końcu 30 część, paru się dopiero tak, y, przebiło. Tak. Kapitan prawda? Most się wycofał, zabrał <laughs> część żołnierzy i ostatecznie dwie grupy porusznika Wareckiego i zawiszy w liczbie 35 żołnierzy na piechotę dotarło do Polski. Dobrze, oczywiście liczba piaki... tych szkolących się jeszcze dodam. I przechodzących różnego rodzaju kursy między innymi pod Dreznem, była znacznie większa niż ta, o której żeśmy wspomnieli. Tam, no wojna jeszcze się 6, za szybko. tam jeszcze było 60 dodatkowych naszych podoficerów, oficerów i żołnierzy, którzy takie szkolenie przeszli. Dobrze, ale teraz. Niemieckich no rzucili ich, no to jest, rozumiem, fakt. Natomiast no, istnieje taki zapis, że w momencie, kiedy ta grupa wchodziła do y, niemieckiego. oni chyba Heinklem lecieli coś takiego. Heinklem 111. Tak jest. E, no to jeden z oficerów e, tak wziął ich na bok i mówi, panowie. My musimy was wysłać do Polski, musicie skoczyć, ponieważ no musimy za to, że Niemcy nas utrzymują, za to, że nas szkolą, za to, że nam dają jeść, za to, że nas chronią tutaj przed Armią Czerwoną, no to musimy coś też dać od siebie, ale na miejscu proszę nie nawiązywać kontaktu z nie wiem, Abwerą czy też. To no, chodziło o nawiązanie kontaktu z agenturą tam niemiecką, da, i, która i, się da, znajdowała, ale przecież. Rozumiem, dla... że nie, tylko skończę, chodzi o to, że. Y, pole... Instrukcje tajne były takie dla tych chłopaków, żeby po prostu nie wypełnili tej misji dla Niemców? Tak, oni nawiązywali, czy to jest kontakt, prawda, czy tak, oni nawiązywali kontakt do Jaksa Marcinkowski, zastępca dowódcy brygady. Rozmawiał przed odlotem właśnie z tymi patrolami, które były desantowane z samolotów Luftwaffe i oni nawiązywali kontakty normalnie z dowództwem konspiracyjnym Narodowych Sił Zbrojnych, które działało na terenie okupowanego wówczas przez Sowietów kraju. I te kontakty udało się, udało się nawiązać, choć większość żołnierzy została wyłapana przez UB, otrzymywała tam różnego rodzaju kary pozbawienia wolności. Zygmunt Rafalski, Sulimczyk, dowódca właśnie jednej z grup, między innymi został ujęty, skazany na karę śmierci, ale rozbicie przez Szarego Antoniego Hedy w więzieniu w Kielcach uratowało mu życie no, i, i został dzięki temu, dzięki temu został uwolniony. Później już znowu ale, aresztowany, ale... ale... Panie Jerogodiszu, współpracy z Niemcami te grupy. Nie podjęły. Nie podjęły. Nie, bo Zresztą nie, nie, chyba nie. też nie mogły tak między nami mówiąc, no, ale, ale, ale też chyba nie chciały nie, specjalnie. Nie, nie, bo nie było interesu się w ogóle żadnego, kończyła, żeby, żeby uruchamiać jak gdyby Dokładnie. współpracę z niemieckimi siatkami e, uśpionymi i pozostawionymi przez stronę niemiecką. Dobrze, czyli mamy taką sytuację, no gdyby w tym momencie postawić kropkę i gdyby w tym momencie opowieść o Brygadzie Świętokrzyskiej dobiegła końca, no to rzeczywiście ona byłaby bardzo jednoznaczna, prawda? Natomiast. E, no ta historia jest też dlatego tak ciekawa, no, że są rozmaite nieoczekiwane zwroty akcji. No, mianowicie jest już jasne, jest kwiecień 1945 roku, jest jasne, że trzecia Rzesza zaraz przestanie istnieć, że Hitler już, myślę, że poważnie myśli o tym, żeby sobie strzelić w łeb w swoim bunkrze. Jest połowa kwietnia 1945 roku i nagle dowództwo brygady każe, stawia do marszu, że tak powiem, całą formację i rozpoczyna się marsz w stronę nadchodzących wojsk Pattona, wojsk amerykańskich i no cóż, no można powiedzieć, że brygada w końcu uderza na Niemców, na swoich dotychczasowych no właśnie sojuszników, taktycznych sojuszników. No i następuje odwrócenie znowu frontów. I ten najsłynniejszy, chyba bardzo często przytaczany we wszystkich rozmaitych debatach i dyskusjach, symboliczne przejście na stronę amerykańską Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. 5 maja, zajęcie obozu dla kobiet, obozu koncentracyjnego w Holiszowie. Tam zostaje wyzwolone kilkaset kobiet według e, tych relacji żołnierzy brygady, no tam wielkiej walki nie było umówmy się z tymi esesmenami, Na, natomiast bo te i też ty esesmanów ty ty tyle co Kot napłakał, bodajże komendant, który wrócił i który zresztą prosił więźniarki, żeby napisały, że on dobrze w ogóle je traktował i obsługa składająca się z kobiet, czyli tych auzerek tak zwanych które tak. pilnują kobiet i, i jak coś tam podtatusiali panowie żołnierze z Sudetenlandu. Natomiast te Wiedycy. Żydówki są kluczowe, no bo według tak. tych e, wspomnień, czy też takie oficjalnej historii e, Brygady Świętokrzyskiej, no to tam te baraki z Żydówkami były otoczone drutami kolczastymi, nie, no, ale stały ale tam... Myśli pan, że a... otoczyliby e, drutami kolczastymi baraki, a następnie przyszli do nich, napiszcie nam to też, dobrze traktowali, <laughs> okay. a chcieliście nas spalić? No, to że ja nie, ja to mówię o raczej... oficjalnej wersji, ja wiem, która ja jest we wspomnieniach Huda i innych, chyba ja sobie tego wiem, co pamiętam, ja że e, była ona. Benzyna, żeby te kobiety spalić żywcem, i gdyby nie, Brygada 5 nie, nie, maja ich nie wyzwoliła, no to one by zginęły. A dlaczego, dlaczego ja o to pytam? bo, znaczy, bo mm, to zawsze jest poddawany ten przykład w obronę Brygady Świętokrzyskiej, i mi się wydaje, no, że jednak. Co by nie powiedzieć, to ten obóz został wyzwolony. Nie, no to co do Więc tego to nie ma wątpliwości. jest zasługa, natomiast ostatnio pojawiają się takie głosy, że w pewnym sensie po pierwsze nic tym kobietom nie groziło i to chciałem zapytać pana. Jak rozumiem, już pan odpowiedział że, tak. że, 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 że nic nie groziło, natomiast. Yy, jest też mowa o tym, że to już brygada wówczas myślała o jakimś alibi, żeby no, wkupić się właski Amerykanów, pokazać, proszę bardzo, my tutaj wyzwoliliśmy obóz. No, no, no ale jesteśmy, tak trzeba było zrobić. Good guys. No ale tak trzeba było zrobić. No, ja to... Trudno sobie wyobrazić, żeby brygada teraz miała się tłumaczyć i tłumaczyć Amerykanom przede wszystkim całe zabiłości i skomplikowaną sytuację walki z sowieckimi desantami i komunistami w Polsce, a to przecież sojusznicy Stanów Zjednoczonych, wycofywanie się wspólnie z Niemcami i następnie, no. Lepiej było coś przeprowadzić, jakąś akcję, która mogłaby stanowić. E, powiedzmy sobie podsta takie... ta, podstawę y -y. do tego, żeby uznać ich za e, swoich sojuszników. E, na tamtą stronę. Dokładnie. Zrobili y -y. to i bardzo dobrze. Tak, Ja też uważam, że bardzo dobrze. Poza tym, oczywiście, zawsze można mówić, nic by się nie stało, nic by się nie stało. A cholera wiecie, jakiemuś zwariowanemu fanatykowi Sesmanowi nie strzeliłoby do głowy, żeby zabić je na chociaż no, nie wiem część tych kobiet, otworzyć ogień. No, ludzie w takich sytuacjach zachowują się w sposób e, kompletnie szalony. I wydaje mi się, że takie bardzo łatwe przez krytyków Brygady Świętokrzyskiej no, wyśmiewanie tego Holiszowa. Właśnie jako rodzaj takiego zagrywki PR-owskiej, no jednak jest, pewnie coś jest na rzeczy, tak jak pan mówi, natomiast bardzo łatwe, łatwo rzucać dzisiaj tego typu tego typu oskarżenia, ale mimo wszystko jest to jakaś zasługa żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej i Narodowych Sił Zbrojnych. Oni przechodzą na stronę Amerykanów. Generał Patton, na marginesie powiem, że mój ulubiony generał II Wojny Światowej, przyjmuje ich pod swoje skrzydła. Oni tworzą tak zwane oddziały wartownicze, które przy armii amerykańskiej i de facto no, biorą udział jakby w, okupowaniu, w okupowaniu Niemiec. Tam komuniści oczywiście chcą sprowadzić ich na procesy pokazowe, domagają się tych faszystów strasznych, żeby oni zostali deportowani. Bardzo, ale no, Amerykanie całe szczęście odmawiają. No i tak właściwie kończy się ta epopeja Narodowych Sił Zbrojnych. Epopeja obfitująca właśnie w rozmaite zmiany stron, sytuacji, ale chciałbym porozmawiać z panem o dwóch teraz sprawach na końcu. To znaczy, e, no przede wszystkim oczywiście pierwsza i najważniejsza to jest e, efekt tego wszystkiego, bo mam wrażenie, że bardzo często, kiedy czytam właśnie artykuły do, krytykujące Brygadę Świętokrzyską i dowództwo Brygady Świętokrzyskiej, no to one w zasadzie krytykują, no... Oni podjęli fakt współpracy z Niemcami, prawda? Oni podjęli kolaborację z Niemcami. I sam ten fakt jest kompromitujący, ale nikt nie zadaje sobie pytania, jaki był efekt tego polityczny, prawda? To znaczy, krótko mówiąc, tysiąc chłopaków zostało uratowanych przed ubeckimi kazamatami. Tysiąc chłopaków zostało wyprowadzonych z komunistycznej Polski, prawda? E, mogli po prostu przeżyć. Po prostu ci wszyscy chłopcy przeżyli. Oficerowie nie dostali katyńskiej kuli w tył czaszki, bo to by się tak skończyło dla nich. W związku z tym ta pragmatyczna polityka brygady no, chyba kończy się pełnym sukcesem, prawda? Zdecydowanie tak, ale ja uwielbiam właśnie te takie zakłamane opinie i oceny. Czyli brygada źle zrobiła, bo współpracowała z mordercami polskiego narodu, czyli z narodowymi socjalistami, niemieckimi oczywiście, narodowymi socjalistami. No i na tym kończy się. A gdzie jest opinia na temat tego, jak to polski rząd na emigracji, Armia Krajowa współpracowała z bolszewickimi ludobójcami? No tu pojawia się, że tak. Niemcy wymordowali. Tak, zawsze, tak, Niemcy wymordowali więcej, a Bolszewicy mniej. A od jakiej to liczby ta ilość mordowanych jest już um, rozgrzeszająca tych, którzy współpracowali, a od jakiej nie, są po prostu absurdalne opinie. Tak, tak naprawdę w czasie II wojny światowej poza podmiotami czy państwami totalitarnymi, czy z państwami totalitarnymi współpracowali wszyscy. Oczywiście. Jedni z Trzecią Rzeszą, a drodzy ze Związkiem Radzieckim. I nikt nie stoi na żadnej pozycji wyższości moralnej nad drugim. Oczywiście, że tak, no. znaczy, oczywiście co, co, co więcej, powiem, że z punktu widzenia y polskich interesów narodowych akurat współpraca z, ze stroną niemiecką miała większe znamiona racjonalności niż y współpraca z bolszewikami. Tak, powiem, może jeszcze y powiedzmy y sobie w ten sposób, to znaczy w momencie, kiedy tu ma pan rację i tu się zgadzam, w momencie, kiedy Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza znalazły się w dwóch przeciwstawnych sobie obozach, no to każdy musiał współpracować no tak. z którymś z tych potworów. I Amerykanie, i Brytyjczycy. No właśnie, Churchill, prawda? Tam, no, który tam. ma swoje pomniki. No, przepraszam bardzo, no najlepszy przyjaciel i najbliższy sojusznik Stalina. Eee, I Churchill mówił kiedyś, ja bym się przeciwko Hitlerowi nawet z diabłem sprzymierzył. I trochę Brygada Świętokrzyska przeciwko Stalinowi też sprzymierzyła się z diabłem. No, prawda? Dokładnie. No jest pragmatyczna gra ja sądzę, jeszcze jednego ważnej rzeczy pan nie powiedział, to znaczy w tej hipokryzji, jaka jest w dyskusji na temat Brygady Świętokrzyskiej i to znaczy właśnie no, ten argument. Brygada Świętokrzyska skompromitowała się współpracą z Niemcami, którzy byli wrogami Polski, bo mordowali Polaków. Ale nikt z tych ludzi, no, nie przy, no, jakby gdybyś pan powiedział, no dobrze, a co z akcją burza, prawda? O czym pan powiedział? No tutaj... E, a, tak jak mówiliśmy, to ta Brygada Świętokrzyska, cała ta współpraca, jeżeli chodzi o walkę po stronie narodowych socjalistów, czy też po stronie III Rzeszy, no to jest ta jedna pukalina, o której ja opowiadałem, prawda, kiedy się wycofywali. Kurczę, a Armia Krajowa i ich współpraca z Armią Czerwoną, gigantyczne walki na Wołyniu w Kotle Kowelskim, prawda? Bliska współpraca, poddanie się de facto przez Oliwę, dowódcę 27. Wołyńskiej Dywizji AK, dowództwu sowieckiemu i bliska współpraca z nimi. Potem skandaliczna, straszna, przerażająca operacja Ostra Brama, w której z kolei Wilk Krzyżanowski, dowódca wileńskiej Armii Krajowej, razem z bolszewikami, to jest w ogóle horendum. E, zdobywa Wilno, prawda, trup się sypie gęsto. E, potem e, kolejne szaleństwo. W Lwowie Armia Krajowa pomaga Sowieciarzom i bolszewikom, mordercom z Katnińskiego Lasu. Puenta, puenta e, panie Piotrze, jest taka, i... że e, nsz owcy nigdy nie spalamili się podejmowaniem działań na rzecz Niemców celem okupacji własnego kraju. Czego nie można powiedzieć no nie, o Armii Krajowej. Przesyłał pan w tej chwili. Nie wie pan dlaczego, bo. Ja tak uważam. E, akcja burza była głupia, e, samobójcza i niedopuszczalna i szalona, to prawda, ale w pokrętnej logice tych ludzi, no to oni jednak mieli tą swoją iluzję, że... pani powiedzieć. Oni mieli swoją iluzję, że jak oni będą tak pięknie zabijali tych Niemców razem z Sowietami i będą z nimi współpracowali, to ten Stalin będzie taki wdzięczny, że nie, on da Brytyjczycy... Polskę. Nie, to Brytyjczycy przekonają e... Stalina, że warto jest, żeby Polska odzyskała niepodległość, bo dzielnie walczyliśmy wie, z Niemcami. Wie, wie, więc tak, więc powiedzmy mm. tak, że po prostu za, założenia były samobójcze, Armii, ar, akcji burza, ale no, no, intencja była rzeczywiście taka, chociaż to, to było marzenie ściętej głowy, że w, w ramach nagrody za tą przelaną krew u boku Armii Czerwonej Armia Krajowa dostanie nagrodę w postaci niepodległości Polski. Coś się było szaleństwem, ale, ale, ale to, to trzeba powiedzieć. I teraz, do czego zmierzam? Nie powiedział pan jeszcze ważnej rzeczy. Znaczy, nie tylko Armia Krajowa e, walczy no, na wielką skalę u boku Sowietów i Bolszewików w 1944 roku, czego Narodowe Siły Zbrojne u boku Niemców nie robią, no ale spójrzmy na bilans. No przecież każde działanie polityczne i kolaboracja też jest przecież działaniem politycznym, czy współpraca, jak chcecie Państwo nazywacie to taktyczną współpracą i no, ale to była współpraca z Niemcami, można nazwać to kolaboracją, ale mieli, e, trzeba spojrzeć na to, że ta kolaboracja ma bardzo konkretne e, skutki, to znaczy Narodowe Siły zbrojne podejmując współpracę z Niemcami jest to narzędzie do uratowania swoich żołnierzy a armia krajowa podejmując współpracę z Sowietami jest to narzędzie do zniszczenia własnego wojska do tego że potem, jest tak naprawdę e, na ofiary tak? na o, aresztowania o, o, wywózki tak, egzekucji obozy jest... e, łagry w latach 40 więzienia we Lwowie, w Lwowie Wilnie były pełne akowców Według e, danych e, wywiadu AK 70% aresztowanych na ziemiach wschodnich akowców po 1944-1945 roku było wynikiem dekonspiracji e, w trakcie akcji burza, więc e, konsekwencje współpracy e, z Niemcami Narodowych Sił Zbrojnych są. Pozytywne. Nikomu się krzywda z tego powodu nie stała. Wprost przeciwnie, tysiąc ludzi uratowano, a konsekwencje współpracy Armii Kraj Krajowej z Sowietami są opłakane. I o tym oczywiście wszyscy nabierają wody w usta, bo to jest niepoprawne politycznie, ale taka jest oczywiście prawda. E, ja e, uważam, że te, ta pragmatyczna decyzja była słuszna przy wszystkich moich zastrzeżeniach, oczywiście, do, o których możemy też rozmawiać długo do narodowych sił zbrojnych, bo przecież oczywiście nie ma. Sytuacji czarno-białych w historii są rozmaite niuanse, i teraz chciałbym trochę na sam koniec powiedzieć o jeszcze jednym oskarżeniu i jeszcze jednym elemencie debaty na temat narodowych sił zbrojnych, którego nie uciekniemy, mianowicie Pan wspomniał o tym, że współpraca z Fuchsem, z SD, jaką nawiązały narodowe siły zbrojne w, na terenie kieletczyzny, była antykomunistyczna, ale ja czytałem też takie dokumenty, że ona była. Antyżydowsko-komunistyczna. Czy jaki i teraz temat Żydzi, a Brygada Świętokrzyska, Żydzi, a Narodowe Siły Zbrojne? Czy Brygada Świętokrzyska ma na rękach krew Żydów, czy rzeczywiście dochodziło do zabójstw obywateli pochodzenia żydowskiego? No, znany jest tylko jeden przypadek natknięcia się brygady na trzy osoby żydowskiego pochodzenia. Najprawdopodobniej zostały one zlikwidowane przez żołnierzy brygady. No, i to jest jedyne zdarzenie, które możemy wskazać, jeśli chodzi o kwestię, Ale zaczął za co ci ludzie zrobili złego? Zostali złapani najprawdopodobniej. Byli uciekinierami, którzy próbowali dostać się do jakichś oddziałów komunistycznych, a, no, informując o tym, że tak powiem, żołnierzy brygady. No, tym samym. Podpisali na, siebie, podpisali na siebie wyrok śmierci. Dobrze, a czy oddziały, które weszły w skład brigady, wcześniej miały jakieś epizody hmm, tego typu? Tak, oddział, to znaczy Tom, o którym żeśmy rozmawiali, na pewno i najprawdopodobniej oddział Władysława Kołacińskiego, Żbika, w maju 1944 roku również miał taki epizod dotyczący likwidacji osób pochodzenia żydowskiego. No, i to są, to są. Aha, na Lubelszczyźnie y, miała miejsce akcja likwidowania osób żydowskiego pochodzenia, które były postrzegane jako współpracownicy niemieckiego Gestapo. Tam wtedy taka fala krążyła, że Niemcy wypuszczają Żydów, niby jako uciekinierów, po to, żeby oni rozpracowywali polskie podziemie. I była tam pewna część działań likwidacyjnych, prowadzonych przez także oddziały NSZ-u wobec wspomnianych Żydów. Na ile to potem było tłumaczenie, na ile rzeczywistość to jasne no ocenić. Te, te epizody, o których Pan mówił wcześniej, chwały na pewno nie przyniosą. To jest rzeczywiście szokujące i pytanie jest następujące w związku z tym, jeszcze dodajmy do tego że tylko, nie, tylko, nie ja tylko ja chcę powiedzieć e... jedno że to, że tak powiem też nie ma wiele wspólnego z kwestią znowu ideologii jak próbują e, przedstawić to niektórzy, bo oddziały Armii Krajowej, które nie wyznawały ideologii narodowo-radykalnej ani nawet endeckiej, czyli w tej Leżejszej wersji. Również miały na swoim koncie olbrzymią ilość likwidacji osób żydowskiego pochodzenia i tutaj żadnych, że tak powiem, powiązań ideologicznych nie ma. No tak, tak. No natomiast właśnie to miałem trochę też na myśli, że historia nigdy nie jest czarno-biała, że historia jest skomplikowana, że zdarzają się takie też e, jakieś w ogóle godne potępienia epizody. I teraz moje pytanie jest takie. Dodajmy jeszcze, już nie wchodząc w szczegóły, bitwa pod rządcem, prawda? I tam z kolei jest kwestia obciążająca brygadę rozstrzelania, tak? 67 jeńców. Sowieciarze to byli, prawda, w tym przypadku. No chcieli ich rozstrzelać, doszło do buntu, część uciekła ale... i w trakcie ucieczki została rozstrzelana, część na miejscu. No tak, ale rozstrzelanie Zabito. jeńców jest też jakimś no, czymś, co jednak nie, nie mieści się w kodeksie honorowym. Panie Piotrze, partyzantkie formacje nie biorą jeńców no. do niewoli. A szczególnie. Już między sobą. No, jakbyśmy bardzo, panie, ja, nie, no ja, panie jak byśmy spojrzeli Jakbyśmy spojrzeli na Wileńszczyznę i na Nowogródczyznę Aha. i to, jak traktowały się e, formacje partyzanckie, sowieckie i polskie, to tam nikt nikogo do niewoli nie brał. Nie, okay, Egzekucje dobrze. były. Sowieci, tak, ale zdarzały się wiele też tam przypadków, jak pan doskonale wie, wypuszczania niemieckich Jeńców i litewskich, którzy jest... raz w gaciach po e, to pod bitwę pod Murowianą Szmianą, tak wypuścili ich w samych kalesonach. Żołnierzy LVR-u, czyli Liety, aby były Litewskiego Korpusu genera tak ale... generała Plechabiciusa. Do czego zmierzam? Bo rzeczywiście no, przedstawiliśmy Państwu dzisiaj, myślę, że bardzo, za co Panu bardzo dziękuję, obiektywny obraz tych wydarzeń. Ja osobiście uważam, że ta decyzja. O podjęciu, tak jak mówiliśmy, tej pragmatycznej współpracy, żeby powtarzam, ratować żołnierzy, ratować tych chłopaków, była e, słuszna, bo przyniosła nikomu krzywdę, się nie stało, a, stała, a przyniosła tylko pozytywne dla, dla tych ludzi po prostu e, sprawy. Nazwijmy, że to była w ogóle akcja humanitarna. E, natomiast widzimy też tutaj te epizody, o których Pan mówił. I teraz debata właściwie, która, o której powiedziałem na samym wstępie, rozpoczęła się od tego, że e, premier Morawiecki e, złożył zniczność na grobach, tak? Z tak. tego co pamiętam, żołnierze na Rzecz Zbrojnych. Znaczy Brygady Świętokrzyskiej. Brygady świętokrzyskiej. Potem też było jakieś kilka ciepłych słów ministra Glińskiego na ten temat i ogólnie rzecz biorąc, e, e, no to wywołało właśnie opór krytyków Brygady i wielką, wielką dyskusję. I ostatnie pytanie, i bardzo pana proszę e, krótko, bo skończył nam się czas, jak zwykle, jak ze sobą rozmawiamy. E, to chciałbym pana zapytać, czy uważa pan, że żołnierze Brygady Świętokrzyskiej e, powinni być w panteonie bohaterów narodowych czy powinien im premier, nie wiem, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składać kwiaty czy powinni być tak traktowani jak są traktowani obecnie czyli jako bohaterowie stawiani obok żołnierzy armii krajowej. Są bohaterami, byli bohaterami, zapomnianymi, dobrze że przywraca się ich pamięć. Ludzie walczyli za Polskę i należy im się przywrócenie tej ogólnonarodowej pamięci, bo byli z niej całkowicie wyrzuceni, wyeliminowani z niej, więc myślę, że jak gdyby te obecne władze poniekąd próbują odrobić te straty, które w związku z tym brakiem pamięci o żołnierzach Brygady Świętokrzyskiej aż do chwili obecnej miały miejsce i oby ten trend był kultywowany, bo powtarzam, wszyscy, którzy walczyli o Polskę, im wszystkim należy się Pamięć, cześć i szacunek. Bardzo piękna puenta. I dodajmy jeszcze jedną rzecz: że nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność kolektywna tylko jest odpowiedzialność indywidualna. I jeżeli rzeczywiście, o czym Pan mówił, są jakieś rzeczy obciążające również poszczególne oddziały Brygady Świętokrzyskiej, czy poszczególnych żołnierzy, to są winni ci konkretni ludzie, a nie cała ta e, formacja. Panie Piotrze, nie ma takich formacji, których nie byłoby ludzi odpowiedzialnych za jakieś zbrodnie. I w takim układzie, gdyby iść tym tropem myślenia, który próbują podążać krytycy Brygady Świętokrzyskiej, żadnej formacji by nie można było upamiętnić. No tak, bo zawsze znajdzie się jakaś, e, jakaś, jaka, jakaś rysa. E, Także dziękuję panu bardzo za tą rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję, że znowu pan pojawił się w studiu historii realnej. Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej dzisiejszej, gorącej momentami debaty. Więcej na temat marszu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych w mojej książce Opcja Niemiecka. Gościem moim był Arkadiusz Karbowiak, Piotr Zychowicz, Historia Realna. Bardzo proszę o subskrybowanie i lajkowanie kanału.